Cześć, witajcie w Krainie Pyszności. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na drożdżówki z serem i truskawkami. Zaczniemy od przyrządzenia rozczynu. Będziemy potrzebowali 250 ml mleka, łyżka mąki, 10 g cukru i 20 g świeżych drożdży. Do podgrzanego mleka dodajemy cukier, drożdże, i mąkę. I dokładnie mieszamy. Dobrze wymieszany rozczyn odstawiamy do wyrośnięcia na 10 minut. Po 10 minutach mamy nasz rozczyn już wyrośnięty. Teraz przygotowujemy ciasto. Do ciasta potrzebujemy 450 g mąki pszennej, 90 g cukru, jedno jajko i 80 g rozpuszczonego masła. Trzeba poczekać, aż troszkę ostygnie i następnie możemy wszystko dodawać do miski i mieszać. Dokładnie wyrabiamy i odstawiamy do wyrośnięcia na 40 minut. Wymieszane ciasto tak się prezentuje. Teraz odstawiamy na 40 minut. W czasie, jak ciasto nam rośnie, to przygotowujemy nadzienie. Będziemy potrzebowali 500 g twarogu, 90 g cukru, 2 żółtka i truskawki. Do twarogu dodajemy cukier, żółtka i dokładnie mieszamy. Po przygotowaniu nadzienia została nam jeszcze do zrobienia kruszonka. 100 g masła, 120 g mąki i 90 g cukru. Wszystko ugniatamy, robimy kruszonkę. Po wyrośnięciu ciasta dzielimy je na 12 kawałków. Trzeba sobie podsypać mąką. Żeby się nie kleiło. I wyciągamy. Nasze ciasto formujemy na takie kuleczki, formy drożdżówki. Układamy. W tak ułożonych drożdżówkach robimy takie dziurki łyżką, żeby zmieściło nam się trochę tego nadzienia. Teraz nakładamy nadzienie, twaróg do każdej bułeczki. I na wierzch układamy truskawki. Ha!
Potrzebujemy jeszcze jedno jajko do posmarowania drożdżówek przed pieczeniem. I teraz sypiemy naszą kruszonką. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na 20 minut. Nasze drożdżówki są już gotowe, tak się prezentują. Jeśli film Wam się podobał, to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie. Jeśli macie jakieś pomysły na następny filmik, to zapraszam w komentarze, piszcie Wasze pomysły, ja coś wybiorę i przygotuję. Smacznego, dziękuję, do zobaczenia.